Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Horizon Forbidden West. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. I idziemy teraz robić sobie questa Ruiny z reliktem, Niespokojny Bór. Musimy sobie kawałek drogi przejść do tej lokacji. Troszkę też tutaj po tym terenie nieodkrytym i dzięki temu zbadamy sobie kolejną okolicę. Zobaczmy, co tutaj jest. Ciach. To upolowaliśmy szopa. Dobra. Powinno użyć lodowej amunicji. Nie, musisz używać lodowej amunicji, bo gramy na najniższym poziomie trudności, żeby sobie pozgrać fabułę, ograć. A nie żeby kombinować i się męczyć. Okej. Się zastanawiam, czy w poprzedniej części było coś takiego, że im dalej szliśmy w fabułę, tym mniej było tych mobów, bo przejmowaliśmy te kotły, dobrze mówię? Tak, kotły. Bo już tego niestety nie pamiętam totalnie, jak to tam wyglądało. No dobra. Jesteśmy przy kolejnym ognisku. Zapiszmy sobie grę na szybkości i lecimy dalej. No dobra. Ruina z dawnego świata. Okej. Czyżby ta, o której mówiła Utaru w Pieśni Ziemi? Zobaczmy, czy w środku jest coś przydatnego. Ciekawe. Może pomóc. Może pomóc, może też nie pomóc, ale jak może pomóc, to możliwe, że warto to przeczytać w sumie. O, come on. Jeszcze raz dzięki za podlewanie moich kwiatów pod moją nieobecność. Nie każdy... Kurde. Nie każdy rozumie, że nie chce pozostawiać tego robotom. Mycie i uzupełnienie stacji to jedyna rzecz, ale jak zwykłeś mawiać żywymi, powinni zajmować się żywi. Wstawiłem kod wyjściowy na rok budowy stacji. Aha, jeszcze jedno. Proszę nie wstawaj mojej draceny na słońce na zbyt długo. I kod jest ustawiony na rok budowy tego pierdolnika, okej. No dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Tu mamy możliwość opuszczenia sobie drabinki. Tam mamy jakąś linkę. Też mamy jakąś linkę. O, no to po co ja tu się męczę z odbijaniem? Jak mogę zrobić to w ten sposób? No dobra. Zdaje się, że do drzwi potrzeba jakiegoś modułu klucza. Muszę przeszukać ruiny. Te dane. Jak długo właściwie jesteś z nami? Znajomość roku budowy obiektu nie jest niezbędnym wymogiem na twoim stanowisku. Ale czy oglądałeś kiedyś naszą stację z zewnątrz? Trudno to przegapić. Poświęć teraz kilka minut na zaznajomienie się z budynkiem. Został uznany za zabytek nie bez powodu. A potem proszę, podlej moje kwiatki. No dobra, nie mamy modułu klucza. Poświęć chwilę, żeby zbadać to dookoła. No to przejdźmy się. W takim razie dookoła. Po takim czasie to myślę, że tutaj raczej nic na ścianach się by nie zachowało. Dobra. Co jest w środku? Tu coś było na górze. Siema dzik. Mamy linkę. Możemy po tym wejść. Hotel. Też coś mamy.
Dobra, no z zewnątrz wygląda to normalnie. Wiesz, że powinienem iść tędy, czyli stąd. Czy my jesteśmy w stanie tu jakoś wskoczyć na to? Jak ja tu wtedy wszedłem na górę? Nie no, ja tu raczej nie wejdę w żaden sposób, okej. No tu wygląda jakbym mógł... Wait, tu są tory jakieś. Stary wagonik. No właśnie. Ciekawe, czy może jeszcze jeździć. Dobrze. No dobra, nie, to jest przesada lekka. Jeżeli ty, Elo, jesteś w stanie no to przesunąć, no to... Dla mnie to jest hit. Przełącznik. Okej. Czyli ten przełącznik steruje torami. Jak każda zwrotnica. Nie trudno ogarnąć. Zerkam, czy sobie picie tu przyniosłem. Ale nie mam więcej, mam tylko szklaneczce. Pijmy sok. Będziemy dalej się pożytkować. Posiłkować wodą. Już. Mineralną. No dobra. Skoro już, to już. Ale dobrze kombinowałem, że trzeba tędy wejść. W tym pomieszczeniu jest relikt. No ja. Tylko jak się do niego dostać? Dookoła. Albo i nie dookoła. Aczkolwiek tutaj jest klucz. Klucz moduł do biura. Klucza. Świetnie. A, tylko że nadal nie wiemy, w którym roku to się wzięło i... No, to jazda. No właśnie, nie mamy nadal kodu. O to, że tutaj... Nie mam nadal kodu. Trzeba mieć kod. Teraz go przytoczę. Nie widzę, co się jest w danych, które znalazłam. Ale tam nic nie było, przecież przeszukaliśmy. No teraz znajdź te diamy. Super. Ale ja nie mam tego roku nadal, tak czy inaczej. Może ten klucz mi to pokaże jakoś. Ja tu w surowce, o. W surowcach na pewno to znajdę. Gotowe. No to było przedni. No rok, ale tu nie mam roku nigdzie podanego.
Oglądałeś kiedyś naszą stację z zewnątrz? Trudno to przegapić. Kurwa, peron 9 i 3 czwarte, czy o to chodzi? Ten wagonik. No nie. Ewidentnie nie to. Tego kodu nie wprowadzę, dopóki nie będę miał roku budowy tego pierdolnika. Bo te drzwi tu są zamknięte. W sumie też mogłem tutaj podejść, żeby sprawdzić te zapisy stąd. A czekajcie, tu jest 1, 6, 2, 3, dobra. 1, 6, 2, 3, okej. Znalazłem. O jest. 1, 6, 2, 3. No come on, Aloy, nie pajacuj. Czemu nie możesz po tej linii skoczyć? Teraz kod zapomnę. 1, 6. No co jest? Szła wcześniej po tym. Zgodnie z danymi, które znalazłam, rok budowy tego miejsca powinien widnieć na jednej ze ścian. No już znalazłem. Dobrze, że jak sobie człowiek nie... A Boże, po cholerę tu wchodzę, przecież ona i tak... Mogłem wejść inaczej. Dobra. 1, 6, 2, 3. Potrzebny jest kod. 1. Może coś w okolicy 6, się przyda. 2, 3. To nie to. To? Jak to nie to? Chyba nie. Jak to? Co? Jak to? Jak to? Jak mam wyjść? No puść mnie. O, czekaj, what? Jeden, sześć, dwa, trzy, ty no jak... Ty no, przecież wprowadziłem ten kod. Jeden. A, to jest dziewiątka, bo ona spadła. Dobra. O Jezu, no bo przecież ona... 1, 9, 2, 3. Nie tu, kobieto. Tutaj, tutaj i tutaj. 1, 9, 2, 3, bo ta dziewiątka wygląda jak szóstka, ale ona się odczepiła i dlatego. 1, nie, jak to było? O, dobra, i tak tu jest ten. Nie. Mam! No. Ona się po prostu wzięła i urwała. O, zajebiście. Się tej liny złapałaś. Dobrze.
Dokąd teraz? Teraz to już jesteśmy w domu prawie. O. Chcesz, byśmy mieli wagonik teraz tu wprowadzić? Muszę się tego pozbyć. Coś jeszcze jest gdzieś na dole? Nie. Dobra, no to po wagonik w takim razie. Teraz wagonik w drugą stronę trzeba wziąć, zabrać. Przetoczę go tutaj? Daleko? Daleko jeszcze. No to daleko czy nie? Nie, serio? Nie. Teraz się powinien przełącznik urwać. Dobrze. Tory prowadzą teraz wzdłuż strony zakrzywionej. To wjeżdżamy na stację. Ekspres Hogwarts, Hogsmeade. Nie, jak to było? Hogsmeade, Londyn. Jeżdżę na tor 9 i 3 czwarte, przy peronie 9 i 3 czwarte właściwie. Ledwo co przeszedł. Dobrze. Dobrze. No dobra, to wspinaczka. Wszystko spoko, ale zanim to... Udało się. Kolejny relikt. Na razie to zatrzymam. Może się przyda później. No nie chciałem zaskakiwać. O Boże, przecież ja mogę z tego wagonika skoczyć tu. Pytanie brzmi jeszcze, jak to wziąć, zebrać. Najpierw pójdę i tak tutaj. Ha? Nie mogę tu doskoczyć? O co chodzi? No, no dobra. Mniejsza o to. Mam już wszystko, co można było wyszperać. Nie. Tam jeszcze jest jedna rzecz. Przytoczę. Ja nie wchodź na niego. Wyjdziemy sobie tędy. Teraz pójdziemy na niego wejść. Jestem geniuszem, mastermindem. Tylko ludzie nie chcą się słuchać, bo są idiotami. Dobra, łowczyni. Dwa punkty umiejętności, ale to nam chyba nic nie daje, nie? Tak czy inaczej, ta nic nam to nie da. To by nic nie dało. To by kompletnie nic nie dało. No dobra. Jak już tu jestem, to podejdę, tylko żeby odznaczyć to po prostu. Przetoczę go tutaj. Odpadło. Okej.
trochę tutaj poubijane. Co jest? Jak ona przez to przeskoczyła? Jakaś burza idzie. Hadesowa chyba. O, coś złotego wypluły. Dobra, git. To dopiero znalezisko. No. Dobra. Misje. Znajdźki, kotły, żyrafy, ruiny. Ziemia niczyja. Gdzie to jest? A, to jest tutaj. No dobra. A zobaczmy, co jeszcze mamy. Takich rzeczy już. Tereny łowieckie mam kurwa wykonane, nie? Tu jest full, full, full. I dalej jakby mam to robić. Nie wiem dlaczego. Znajdź inne obozy zbieraczy, okej. Nieco pół gotoroga. O. Okej, wytrwało to, nie? Zapione narzędzia to wiem, że na razie też nie mogę tyle pływać. Pęknięte niebo, misja poboczna. 2800, aha, dobra. Nawet nie będę tego teraz aktywował. Okej, okay, a bo to są główne, dobra, no to co? Gdzie to było? Ruinki, aktywuj. Mapa. Pokaż. Trzeba będzie tą okolicę w końcu pozwiedzać, tak? Pozwiedzać, pozbierać, po lutować. Tu jest w ogóle cały jeszcze obszar do zrobienia. Trochę by było się przydało, żeby trochę szybciej się ta mapa przesuwała. Aczkolwiek ja mam tutaj jeszcze jakieś posterunki i nie wiem, czy najpierw bym tu nie poszedł w sumie. Odkryć sobie tych 3, 4, 5, 6, 7 znaczników. By tą stronę skończyć. Potem byśmy sobie na przykład zrobili tą stronę. Tutaj. To coś tutaj. O, tu jeszcze na dole jest też cały. Mamy to. No, możemy tak w sumie zrobić. Odznaczmy, dezaktywujmy tą misję. Jedna rzecz to była. Czy tu coś było? Zlecenia. Tak, dominacja. Aktywuj. Może akurat gdzieś po drodze ich spotkamy. No dobra, to idziemy w takim razie. Tutaj. Znacznik jest tam. Dobra. Twórzmy sobie jeszcze strzały. To wszystko mamy. Jak jesteśmy z tymi rzeczami? Okej. Mamy wszystko tak jak potrzebujemy. Nie wiem, czy ja tędy przejdę. Bo troszeczkę dookoła muszę. Maszyna jest twarda. Kwas nie pomoże. O, ty jeszcze żyjesz. Jak się rzucił. Ktoś walczy, czy mi się wydaje? Teraz tam pójdziemy.
Jakieś coś fioletowego jest. Podania. Zaraz zobaczymy, co to. O, siema. Czy zdecydujcie, z kim wy walczycie? Mam jej kawałek. Level up. Okej. Ktoś tu jeszcze we mnie wali. Gdzie ty jesteś, ciulu? Tu. Masz. Jeszcze żyjesz? A, bo miał ten. Bo miał hełm na łbie. Tutaj coś żeśmy odkryli jeszcze. No dobra, ale musimy się tak czy siak. Miałem tu później pójść. A już teraz tu zawędrowaliśmy. Czy tutaj? Dobra, wróćmy. Level. Jak już maksuje, to wymaksuje to na maksa. Maksuje to na maksa. 4 punkty umiejętności, będzie całe drzewko zrobione. Zobaczymy, jak tam mi tam wyjdzie. Lisek. Chyba wszystkie te rzeczy, które są, bijać, nie? Niestety. Przykro mi. O, tu jeszcze ten ogon odpadł. Tego nie widzi się na co dzień. Szop, stój. Dobra, zobaczmy, co to jest. Do czego może służyć ta kapliczka? Okej. Czyli to miejsce jest po prostu nie do przejścia na razie. Brak wymaganego narzędzia. Dobra. No dobra. To idziemy w takim razie w nieznany posterunek buntowników. Właściwie do nieznanego posterunku buntowników, ale zrobimy go sobie i dojdziemy tam już w kolejnym odcinku. Teraz to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Wbijaj oczywiście też do linku w opisie. I położyć kres ich działaniom. I widzimy się w kolejnym odcinku o godzinie 17. Miłego popołudnia. Cześć.